Od kilku miesięcy trwa proces wznawiania koncesji dla KGHM na wydobycie rud miedzi dla podstawowych złóż zlokalizowanych w obrębie Zagłębia Miedziowego. Dotyczy to obszarów górniczych Rudna 1, Sieroszowice 1, Polkowice 2, Lubin 1, Małomice 1 oraz Radwanice. W tej chwili jesteśmy na etapie zamknięcia roku 2011. Udało nam się w tym roku nabyć prawo odpłatne do korzystania z informacji geologicznej, czyli naszych dokumentacji geologicznych. W tej chwili koncentrujemy się na raportach środowiskowych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Ponieważ procedura trwa cały czas i organem, który tą decyzję ma nam wydać, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Dyrektor Regionalny Ochrony Środowiska zobowiązał KGHM do uzupełnienia raportów ze względu na uwagi, jakie wpłynęły z 9 gmin górniczych. Jesteśmy w zaawansowanej fazie wykonywania tych uzupełnień. Na początku lutego ma odbyć się spotkanie robocze, w którym wykonawca raportów środowiskowych i uzupełnień przedstawi dokonane zmiany przedstawicielom gmin. Następnie planujemy w drugiej połowie lutego złożenie tych dokumentów z powrotem uzupełnionych do dyrektora regionalnego. KGHM opracował już główny zarys projektów zagospodarowania złoża. Proces jest długi i tak jak powiedziałem, zamierzamy skompletować wszystkie niezbędne dokumenty do końca czerwca, uzyskać jeszcze na etapie poprawek, uzupełnień, weryfikacji, podpisów i tych wszystkich formalnych aspektów. Zostawiamy sobie na to lipiec i na początku sierpnia chcemy dokumenty złożyć właśnie tam do Warszawy, do organu. Ponieważ organ musi uzgodnić z gminami górniczymi wszystkie te elementy, więc liczymy się z tym, że ten rok czasu między sierpniem 2012 a właśnie sierpniem 2013 będzie tymczasem na ewentualną korespondencję, uzupełnienia, poprawki. W tym czasie mamy nadzieję uzyskać koncesję. Ministerialne zgody dla KGHM oznaczać będą możliwość kontynuowania działalności przez kolejnych 50 lat.